Wyróżnikiem tego odcinka jest drugi etap badań. Zaobserwował mniejsze zużycie oleju, dla Shella praktycznie niezauważalne na zbadanym dystansie do 10 tysięcy km. Trudno mi w to uwierzyć, ale to fakt. Eksploatacja auta nie zmieniła się w żaden sposób, głównie dojazd do pracy 20 km. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód BMW 5 E61, rok produkcji 2006, silnik 2,5 diesel, 177 koni, bezpośredni wtrysk, bez filtra cząstek stałych, przebieg ogólny 344 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest drugi etap badań, co warto podkreślić już na samym początku. W pierwszym etapie otrzymano bardzo dobre wyniki, w drugim etapie sprawdzana jest opcja, czy może być jeszcze lepiej. Inicjatorem tego eksperymentu jest Arek. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Arek skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy. Kilka informacji na opakowaniu, reszta w dalszej części filmu. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Część informacji ponownie na opakowaniu, a reszta w szczegółach za chwilę. Do samochodu zalany został olej Shell Helix Ultra w klasie lepkościowej 5W40. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie był stosowany żaden dodatek, poprzednio zalany był olej Valvoline 5W30. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10 500 km, 30% eksploatacji to miasto, 70% trasa, dominują odcinki z przedziału 10 do 20 km. Olej eksploatowany przez blisko 10 miesięcy zastosowano pół litra oleju na dolewkę. Nie była robiona żadna płukanka silnika. Dane z aktualnej wymiany prezentuje na tle etapu poprzedniego, dlatego można od razu wyłapywać różnice międzyetapowe. Dodatkowo Arek w ramach wolnych wniosków napisał, że w porównaniu z Valvoline zaobserwował mniejsze zużycie oleju, dla Shella praktycznie niezauważalne na zbadanym dystansie do 10 tysięcy km. Dokładnie napisał w ten sposób. Trudno mi w to uwierzyć, ale to fakt. Eksploatacja auta nie zmieniła się w żaden sposób, głównie dojazd do pracy 20 km. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie badanie oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju nowego jest następująca: 75,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 170. Sprawdzamy zgodność z deklaracją producenta. Otrzymujemy przeciętny stopień podobieństwa. Różnice są z przedziału 2 do 4%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 74,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 173, a to oznacza, że lepkość utrzymuje się na praktycznie niezmienionym poziomie. Z punktu widzenia tego parametru nie otrzymujemy żadnych niepokojących sygnałów. Co warte podkreślenia, to to, że zarówno w etapie pierwszym, jak i teraz lepkość mierzona w wyższej temperaturze pozostała na poziomie oleju świeżego, rewelacyjny wynik. Przechodzimy do kolejnego etapu badań. Test bibułowy, wykonano go w oparciu o test motor check-up oraz bibułę, której możliwości są cały czas sprawdzane. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Analiza plamy oleju w oparciu o przeprowadzone testy wykazała bardzo dobry stan tego oleju. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Wniosek ten można wzmocnić przez porównanie tego wyniku z innymi dieslami w ramach tej serii. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom. Generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Podczerwień potwierdza bardzo wysoką jakość tego oleju. Praktycznie wszystkie wskaźniki na satysfakcjonujących poziomach. Prezentuje wyniki na tle poprzedniego etapu, żeby można było porównać je ze sobą. Przypominam, że porównujemy dwa różne oleje: Shell versus Valvoline, 5W40 versus 5W30. Oba oleje prezentują się bardzo dobrze, natomiast to Shell ma niższą degradację dodatków, poziomy sulfonowania oraz nitrooksydację i to Shell wymagał mniejszej dolewki świeżego oleju. Natomiast Valvoline ma delikatnie niższe poziomy sadzy, mimo większego przebiegu o blisko 2000 km oraz delikatnie niższą degradację bazy olejowej, również w obszarze zanieczyszczeń prezentuje się delikatnie lepiej. Podsumowując, 10 tysięcy km dla tego samochodu wraz z olejem Shell to przebieg, który nie spowodował żadnych istotnych zmian w parametrach fizyko-chemicznych tego oleju. Moim zdaniem warto rozważyć następnym razem wymianę oleju po 15 tysiącach km i wtedy poddać próbkę oleju ponownym testom. Jest to wniosek zgodny z tym, co pojawiło się w etapie pierwszym dla tego samochodu, odcinek numer 28. Przypominam, powiedziałem wtedy, z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych otrzymujemy potwierdzenie, że olej spełnia swoją funkcję. Z pewnością spory udział w tym mają następujące czynniki: dolewka świeżego oleju w trakcie eksploatacji, w wyniku której następuje zjawisko odświeżenia oleju, dodatkowa eksploatacja zdominowana przez trasę oraz brak obecności DPF-a, który należy do tematów dyskusyjnych. Zatem podsumowując otrzymane wyniki, możemy stwierdzić, że warto w tym przypadku rozważyć wydłużenie okresu eksploatacji takiego oleju. Oczywiście taka decyzja musiałaby zostać podparta analizą pozostałych istotnych parametrów fizykochemicznych. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie proszę jakiś sygnał, komentarz lub łapkę w górę, ponieważ jest to dodatkowy zastrzyk motywacji dla mnie do kolejnych testów. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!